Witam serdecznie na moim kanale rocznik 1961 no dzisiaj nagrywam troszeczkę takich luksusowych warunkach bo kupiłem sobie taki przewodzik taki mikrofonik do telefonu i mogę teraz nagrywać nie muszę już krzyczeć do tego aparatu no dzisiaj troszeczkę zabalowałem czyli wstałem dosyć późno bo już jest godzina prawie 8 rano Także tutaj muszę się dobudzić, piję kawkę jeszcze w takim świątecznym kubeczku. No ale dzisiaj z serii, oczywiście łyka muszę zrobić, bo żeby było mi się dobrze mówiło. No i muszę dzisiaj, w dzisiejszym takim odcinku, chciałem tak nawiązać do, bo zawsze opowiadam o swoich, moich czasach takich z lat 60., z lat 70., a no, ale już mam takie doświadczenie, że Widzę współczesną młodzież, współczesne dzieci. No i teraz chciałem coś opowiedzieć z mojego punktu widzenia, jako dorosłej osoby, na temat jak te dzieci obecnie funkcjonują, jak się zachowują, jak to teraz wygląda. No oczywiście nie wspomnę o tym, że w tytule chyba dam taki tytuł, że no, jak to teraz, o, usiekła mi teraz nazwa. Ale zaraz sobie przypomnę, to są o sieroty. Euro, euro, sieroty. Euro, sieroty. Przede wszystkim ten wątek nawiąże, bo taki zostawię tytuł. Wiąże się z tym, że teraz wszyscy gonią za pieniędzmi. W Większości ludzi goni za pieniążkami. No i teraz otworzyły się wszelkiego rodzaju granice na zachód. No i ludzie wyjeżdżają tyle, ile mogą, żeby zarobić, żeby na nasze warunki te pieniążki później spieniężyć tej zarobione tam euro i tutaj coś sobie kupić, odłożyć, czy samochód, czy mieszkanie, czy nowy rower, czy dzieciom pokupować jakieś prezenty na komunie, czy komuś zrobić jakiś prezent na wesele. No te pieniążki się zbieram, no ale to się właśnie wiąże z tymi wyjazdami za granicę. No i doszło do tego, że albo jeden rodzic jedzie, albo drugi rodzic jedzie do pracy, no i taka jedna osoba zostaje z tym dzieckiem, no dobrze, że jeszcze na przykład gdzieś mieszka z babcią, no to jeszcze to taka więź rodzinna jest, no ale to powoduje, że są długie wyjazdy na miesiąc, na dwa, później dana osoba przyjeżdża na jakiś bardzo krótki okres czasu. No to nie wystarcza, nie rekompensuje tej całej jego nieobecności w tym okresie czasu. No i te dzieci są wychowywane przez jednego rodzica czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta. No takie wychowanie później też jest troszeczkę inne jak są dwoje rodziców, dwojga rodziców. No bo no niestety jeżeli drugi rodzic zostaje, ma jeszcze jakieś obowiązki tutaj własne, pracuje, no to to dziecko jest coraz bardziej zaniedbywane, czyli bardziej się to dziecko takie zamyka, jest no takie Niedopieszczone, niedopilnowane, to też ta więź takiego dziecka z jednym z tych rodziców również zaczyna gasnąć, zaczyna słabnąć. To robi się oczywiście w sposób negatywny, odbija się później na całe pożycie takiej rodziny, no bo również i ten rodzic też się odzwyczaja od takiej więzi rodzinnej, odzwyczaja się od więzi z dzieckiem, bo takie jakieś takie rozmowy przez telefon, no to nie po prostu nie są wszystkim. One nie zastąpią rodzica. Co z tego, że dany rodzic tam przyśle jakiś prezent, kupi coś przez jakąś platformę internetową, jakiś prezent dla tego dziecka, no ale obcowanie z tym dzieckiem jest całkowite, całkowicie zachwiane, no i to się bardzo negatywnie odbija czyli to są tak zwane te euro-sieroty. Euro no teraz można powiedzieć, że jakie obserwuję tutaj we własnym tutaj podwórku, jak to się mówi, to co trzecia rodzina, no to niestety jest właśnie są te dzieci no takiego typu. No jest to dosyć przykre, no taki trend się teraz zrobił. No dla mnie dla mnie nie jest to takie ciekawe. Ale wspomnę jeszcze o, tym, o tych dzieciach. Bo zawsze mówiłem o sobie, co myśmy robili: że biegaliśmy, strzelaliśmy, bawiliśmy się w grupie, żeśmy mieli jakieś takie więzi y, takie swoje między tymi dziećmi. Y, również były więzi między tymi sąsiadami, jak się mieszkało gdzieś w bloku. No Dzisiaj, obecnie, to powiem z przykładu, nawet tutaj podwórkowego, że y, no, nawet mojego syna tutaj, jak chodził do szkoły podstawowej, y, 8 lat no to te dzieci w ogóle nie potrafią nawiązać ze sobą żadnej jakiejś takiej relacji. Później te dzieci się w ogóle nie chcą w ogóle znać, one tylko siedzą w komputerach w tych gierkach, pierdołach gadają, jakiś tam grach głupich w ogóle nikomu do szczęścia niepotrzebnych. No ale nawet do czego zmierzam, że jak te dzieci teraz funkcjonują, że nawet takie dzieci przychodziły tutaj do, do domu, do syna i bawiły się z nim w różnego rodzaju gry, tam coś układali, chodzili na spacery, jeździli razem na baseny. No ale jak się później okazało, że co z tego, że one tutaj przychodziły, że jak. Potem ja przychodziłem do szkoły, to te dzieci w ogóle na mi dzień dobry nie mówiły. Tak się patrzyły na mnie, jakby mnie pierwszy raz widziały, jakbym był jakimś kosmitą, albo jakimś, nie wiem, wymalowanym pajacykiem, i nie potrafiły się nawet odezwać, żeby powiedzieć nawet dzień dobry. Także tu przychodząc tutaj do domu, to, to oczywiście chciały i, i były częstowane jakimś posiłkiem, żeby zjadły, posiedziały. Ale wychodząc poza granicę płotu, to po prostu się patrzyły na mnie, jakby mnie w ogóle pierwszy raz na oczy widziały. To samo w szkole przychodziłem do syna do szkoły, to te dzieci kompletnie ani dzień dobry, ani B, ani kukuryku, kompletnie nic. No, dla mnie to jest, to jest szok, po prostu dla mnie jest szok. Nie wiem, czy to jest czym to jest spowodowane. No, mi się wydaje, że chyba rodzice całkowicie odpuścili takie właśnie elementy normalnego zachowania, jakiejś takiej podstawowej chociaż kultury, żeby chociaż powiedzieć dzień dobry. Już nie mówimy o jakichś konwersacjach, jakichś rozmowach, no bo w ogóle te dzieci to, w ogóle te 10, 12, 14 latki w ogóle kompletnie nie wiedzą, o czym mają w ogóle rozmawiać ze starszymi osobami. No kiedyś to jeszcze tak jak ja zawsze mówiłem, siadałem w autobus, jechałem, i widziałem starszą osobę, no to już tak mniej więcej ta starsza osoba, to, to dla mnie to już była, miała te 60 lat mniej więcej z wyglądu, się wstawało, robiło się miejsce w autobusie, czy w pociągu, czy gdziekolwiek, dzisiaj, ja jadąc autobusem, to w ogóle zapomnij, nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Nawet jak będzie stała osoba 70-letnia, kobieta będzie w ciąży, czy będzie jakaś starsza pani jechała z zakupami autobusem, zapomnij. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś gdzieś tam ustąpił. No, może się znajdzie ktoś, może się znajdzie, czasami się znajdują, ale to jest bardzo wielka rzadkość każdy ma łeb spuszczony w telefonie w komórkowym jadą autobusem patrzą w telefon komórkowy nie oni nie, nie będą rozmawiać ja kiedyś spotkałem się z takim małżeństwem sobie wyobraźcie byłem u lekarza i to małżeństwo siedziało ze sobą dosłownie krzesło w krzesło i jeden i drugi mieli telefony komórkowe i wyobraźcie sobie rozmawiali przez SMSy. No jest to fajne, jest to fajna technika, no ale gdzie są te więzi rodzinne, właśnie, do których właśnie teraz wracam? O, o, o tym takim wychowaniu podstawowym, o tej więzi rodzinnej. Te teraz dzieci, te euro sieroty, to nie będą potrafiły już wychować własnych dzieci, bo oni już w ogóle nie będą chcieli się ani, ani wiązać. Ani, ani, po prostu zakładać jakiś rodzin, no bo to po prostu kosztuje. Czyli nawet jeżeli zrobi dzieciaka, to on go nie będzie chciał wychowywać, no bo to kosztuje. Sam zrobi swoje własne jakieś tam pieniążki i nagle co? Trzeba będzie oddać połowę pensji, żeby dziecku kupić pieluchy, żeby ewentualnie zawieźć go do lekarza, do lekarza prywatnego, a to kosztuje? Wątpię, wątpię, żeby coś takiego było. Zrobił się w ludziach egoizm. Kompletny egoizm, ludzie się nie chcą w ogóle znać, nie rozmawiają ze sobą, dzień dobry sobie już w ogóle nie mówią, po prostu wszystko dla mnie tak to się źle potoczyło. Tutaj, gdzie ja pochodzę właśnie z tych lat wyżu demograficznego, gdzie wszyscy sobie mówili dzień dobry, wszyscy rozmawiali. Na podwórku i sąsiedzi, i dzieci, i nieznajomi, że się szło gdzieś tam nawet i jechało się do jakiejś innej miejscowości, się szło ulicą, i gdzieś tam ktoś stał za płotem. No to kurde, głupio było nie powiedzieć: Dzień dobry. Teraz to nikt tego nie powie w ogóle. Jakiś to się wszystko porobiło dla mnie. Jest nie. Nie podoba mi się, nie podobały mi się te czasy, co z tego, że jest wersalka, jest wersalka ze skóry, są piękne kubeczki, yy, można pić kaweczkę z, z, ze śmietanką, co z tego, że są samochody, ale nie ma więzi takiej ludzkiej. To wszystko zostało tak spłaszczone do pozycji zerowej, jeden na drugiego teraz donosi, każdy czuje się bardziej wartościowy, nikt nikomu nie pomoże. Tylko patrzą kto na kogo donieść, ewentualnie jak ktoś krzywo stanie albo powiesi się na jego płocie, to żeby już go do sądu podać. Sądy, sądy cały czas się chcą procesować za wszystko, zamiast porozmawiać, przeprosić się, ewentualnie, jak to się mówi, nawrócić do pewnych normalnych rzeczy. Nie, to teraz tylko sąd. No, nie, to jest dla mnie tragiczne. Także dzisiaj taki, może mniej optymistyczny odcinek z serii Pitu Pitu. No chciałbym zachęcić Was do subskrypcji mojego kanału, bo te, ta oglądalność tych moich filmów jest bardzo, bardzo malutka. A jeżeli świadczy to, że są bardzo małe wyświetlenia, to znaczy, że takie moje pitolenie no Nie odnosi takiego skutku, jakbym chciał pozytywnego wśród oglądających, nie ma wzięcia, po prostu tak, takie odcinki nie mają wzięcia, to będę myślał, że może będę coś musiał wymyśleć inną jakąś formę tych moich filmów. Także dziękuję wam serdecznie. Dzisiaj tak dosyć smutny temacik. Yy, wszystkich pozdrawiam, wszystkich widzów, wszystkich moich subskrybentów i tych nawet co nie subskrybują mnie, pozdrawia, pozdrawiam Was, miłego dnia Wam życzę. No i wyobraźcie sobie, że nagra, nagrałem ten odcinek bez żadnego cięcia, yy, bez żadnych tam wstawek, leciałem na żywioł. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Zobaczymy, jak ten mikrofon zdał egzamin. Czy ten głos jest dobry? Jeżeli jest dobry, to wtedy Wam go polecę. Powiem, jak on się nazywa, bo kosztuje tylko 49 zł. No i przesłucham teraz, jak to wygląda, jak to słychać. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. No i cześć na razie.